commedia dell'arte, czyli awantury, ploteczki, intrygi. No to jaką ostatnio pan ploteczkę ciekawą usłyszał? Którą można przemyśleć? Wie pani co? No to znaczy, czy ja wiem? No to jest takie właśnie ryzykowne przedstawienie, że tutaj zrobiliśmy wszystko na przykład, żeby się to, żeby nie mieć żadnego wypadku, tak, ale wypadki się zdarzają, tak, że mamy pewien tam kłopot, ale jak to można powiedzieć, że radzimy sobie, ale ilość prób czy nie gwarantuje nigdy w takim natłoku, prawda, spraw, żeby wszystko szło zupełnie po naszej myśli. Więc może to jest taka ploteczka, nie ploteczka, może taka informacja, no, że mamy jeszcze coś tam do odrobienia, chociaż no, wiadomo, że jak jest tyle ruchu i tyle różnych niewiadomych, bo jeszcze na przykład mamy piach, ale jeszcze nie mamy wody, więc w sensie takim przedstawienie jest już zamknięte, ale jest dużo no, takich ryzyk, tak? Bo oddzielną kwestią jest już akustyka, żeby było słychać wszystkich aktorów i tak dalej. Natomiast cała jakby kwestia takich sensów, no to już jest, już wydaje mi się, że jest poukładana i że przedstawia się to tak, jak sobie bym to chciał wymarzyć, ponieważ też nie mam wątpliwości, że to jest no, jedyny teatr w Polsce, który mógł nam po prostu zagwarantować to bezpieczeństwo, które jest niezbędne do wykonania tego dzieła. Jak wyglądały próby, bo jest tutaj opiekun trenerski. Tak, tak. Choreograficzny, trenerski, fizjoterapeuta jest. To było ciekawe doświadczenie, bo rzeczywiście mieliśmy bardzo regularnie te spotkania na sali i one były dla wszystkich obowiązkowe i starsi aktorzy i młodsi też przychodzili na te i ćwiczenia i każdy w miarę swoich możliwości ćwiczył elementy, które ogólne, a potem już konkretne elementy były zadane przez choreografa, przez tam trenerów, które aktorzy muszą wykonać. Więc to była ich ciężka praca, ale już jutro mamy dodatkowy trening już w tej sali, której będzie jeszcze dosypany gdzieniegdzie piach, gdzie będzie jakiś tam skok jeden, drugi ćwiczony. Więc to jest po prostu taki bardzo długi proces, ale on jest bardzo mocno usystematyzowany, więc w tym sensie no, zbieramy to. Mamy bardzo mało czasu i jakby no, strasznie dużo do roboty jeszcze, ale no, mówię, to jedyny zespół, z którym można to ryzyko podjąć i mam nadzieję, że się to skończy no, pomyślnie. Bo to, ze względu na to, mówi pan o tym, że to jest jedyny zespół, ze względu na to, że są tak aktorzy dobrze przygotowani, czy jest to też miejsce tak, sprzyjające tak, tutaj tak. Wszystko? To znaczy jest, bo wymaga, on jak się okaże, on właściwie wymaga od aktorów grania zbiorowego, takiej siły wewnętrznej, ale nie psychologicznej, tylko związanej z ruchem i ciałem, z fizycznością, więc to jest jakby jeden z elementów takich bardzo istotnych dla nas. Druga rzecz, no muszą to być aktorzy, których słychać, których widać, którzy się jakby, no i którzy nie odpuszczają w tak zwanym językiem, znaczy nie chowają się za psychologię, za tylko te słowa. W Delarte jest taka ciekawa zasada, że myśli bardzo często są w tym samym momencie, w którym jest mowa. Czyli, że nie ma tego impulsu psychologicznego takiego, o ja zaraz coś powiem, bo mam taką myśl, tylko ja już to mówię, bo myśl już jest jakby często spóźniona wobec tego, co się mówi. Na tym komedia polega, że opóźniamy jedną z tych warstw i mówimy, a potem myślimy. Albo najpierw kopniaka dajemy komuś, a potem sobie zdajemy sprawę, że to jest sędzia i tak dalej. Więc to ten mechanizm jest myśmy tutaj musieli rozszyfrować i stworzyć pewną sieć gagów, które miejmy nadzieję, że ludzi, widzów odciągną od codzienności, bo bardzo mi zależało, żeby taką zrobić naprawdę serio propozycję, bardzo serio potraktować tą całą sytuację z COVID-em, że ludzie chciałem bardzo, żeby przyszli naprawdę o tym zapomnieli, żeby zobaczyli sprawnych aktorów, którzy są żywi, którzy biegają, wrzeszczą, może ich nie zrozumiemy wszystkiego, co chcą powiedzieć, bo i po włosku gadają i ten, ale że mamy taki
taką serio ofertę do zapomnienia. To znaczy, że jeżeli udziabała nas ta tarantula, w sensie mówię, czymkolwiek i kimkolwiek byłby to udziabanie, to ugryzienie, ten jad, jeżeli to jest na przykład choroby, prawda, no to chciałbym, żeby taniec na końcu był taki antidotum na to wszystko, żeby ludzie wyszli i nie użyję tutaj złego słowa, ale po takim katarzis przez śmiech. Dzisiaj można się śmiać ze wszystkiego? Wydaje mi się, że tak, tutaj oczywiście są takie wątki, które one nie są do końca przez nas z premedytacją nie ruszaliśmy na przykład takich wątków feministycznych w sztuce, bo aczkolwiek oczywiście można to zrobić, tylko ja uważam, że są inne rzeczy, że możemy się wyrażać na ten temat, a to wydawało mi się, że zostawmy już to innym. To znaczy ja mam taki innym reżyserkom, na przykład też by innym reżyserom, którzy bardziej czują tą potrzebę, żeby o tym rozmawiać. Ja uważam, że teraz trzeba po prostu dać taką radość i świeżość i witalność, żeby ludzie przyszli i zobaczyli, o Jezus Maria, to jest inny świat w ogóle. Na zewnątrz zaraza, a wewnątrz po prostu jakaś piaskownica, sobie wybudowali, cieszą się. Cały czas jest trudno, ale jest bardzo dobra atmosfera, na przykład, która nas tak unosi w powietrzu. Także katarzis przez śmiech to jest cel. Tekst i staraliśmy się wlać w niego nową siłę, nową ekspresję. Jest w związku z tym bardzo dużo ruchu, jest taki jest połączony ruch. Bym powiedział zabytkowy, czyli taki dawny, delartowski sposób poruszania się z bardzo taką nowoczesną ekspresją, która wymaga już takiej czasami sprawności, powiedzmy, akrobatycznej. Oczywiście takiej, która jest, nie przekracza tej granicy sportu, tak? No to jest nadal jakby w granicach tego, co aktorzy mogą wykonać, ale rzetelnie podeszliśmy do tego zadania. W związku z tym jest dużo prawdziwych awantur i to mam wrażenie, przedstawienie jest wynikiem też moich takich poszukiwań tego punktu, w którym komedia dell'arte już zamieniła się w teatr realistyczny i jest to jeden z ostatnich tekstów, które były stworzone w tym duchu jeszcze dell'artowskim, ale już z nową treścią. Więc bardzo fajnie tu widać, jak teatr ma wspaniałą swoją też taką tradycję i historię, gdzie te różne nurty teatralne, one się tak ze sobą mieszają, dialogują, gdzie są bardzo kameralne sceny i sceny takie brawurowe, sceny, które właśnie graniczą z tym ruchem sportowym, takim baletowym czasami. Także to jest, wydaje mi się, że będzie duża atrakcja tego przedstawienia. Kostiumy, więc jakby trochę powtarza pan tamten już sprawdzony i dobrze sprawdzony spektakl. To znaczy jest na pewno, to jest, tutaj jest to posunięte dużo dalej. To znaczy tam jednak Szekspir był zupełnie inną taką stylistyką, ale pewien duch się zgodzę, że jest z tego przedstawienia. Nawet niektóre zacytowałem bardzo drobne elementy, ale tam, ponieważ ja się z tym nosiłem już dość dawno, żeby szukałem tekstu, w którym można rozćwiczyć jakby aktorów, znaczy w którym można odejść od teatru psychologicznego na rzecz teatru fizycznego, na rzecz teatru pełnego namiętności, ale nie takiego wynikającego z myślenia głową, tylko raczej sercem, namiętnościami właśnie. I w Szekspirze tylko niektóre znalazłem takie elementy, które mi do tego świata jakoś tam pasowały i je wykorzystałem. Natomiast awantura w Kyoji jest jakby takim moim zdaniem, kończy ten rodzaj mojego zainteresowania. To znaczy wydaje mi się, że nic już nie mam, nie będę miał już potrzeby jakby sięgać do tego typu ekspresji po tym przedstawieniu.